Dzień dobry, moi drodzy. Ja mam koszyczek i w zasadzie to myśmy przyszli z Dolarkiem na dzisiaj na zbiory głogu. Ale sobie tak idę i myślę i postanowiłam, że ja zrobię Wam zupełnie inny film. Zanim dojdziemy do tego głogu, który jest tam hen, to ja Wam trochę poopowiadam, dlatego że w ostatnimi czasy, no teraz mamy okres grzybobrania, to wszyscy wiemy, rozpętała się też dyskusja o amanicie. Ja dużo na ten temat czytam, dużo rzeczy oglądam, bo wiecie, ja nie jestem taka skora reagować na czary mary. Czary mary są fajne, tak do poczytania, do poduszki, zamiast filmu albo serialu, ale generalnie ja jestem typem naukowca i żądna jestem wszelkich badań naukowych. Bardzo mnie to ciekawi, cała biochemia mnie ciekawi. Tym się też zajmuję. I dlatego nie jestem też fanką czy fanatyczką, bo wiem, że niektórzy bardzo, książek Borowskiego między innymi, nie? Bo on tam opowiada o tych wszystkich, nie tylko o muchomorze, ale o substancjach, której używali szamani w różnych rytuałach i tak dalej. To jest ciekawe z punktu widzenia socjohistorycznego jakiegoś, ale mnie interesuje zupełnie co innego. I teraz wczoraj czy przedwczoraj natrafiłam na taki super film dotyczący, poczekajcie, no bo to jest tak, że po tych lasach, których my z Dolarkiem chodzimy, to tutaj żywego ducha nie ma. A jak się rozpoczyna grzybobranie, to zjeżdżają autokary, ludzie zaczynają chodzić, wszyscy zaczynają penetrować te lasy. Może to i dobrze, bo nawdychają się przynajmniej świeżego powietrza, a tak jak Wam mówiłam, niektóre dzieci raz w roku przynajmniej las zobaczą. Ale no okej. W każdym bądź razie oglądałam wczoraj, już nie pamiętam na jakim kanale. Ja Wam podlinkuję tę rozmowę. Dotyczącą, w ogóle tam ogólnie było amanicie, ale też dotyczącą ewentualnego wpływu muscymolu, czyli związku występującego w amanicie. Robiłam ostatnio film właśnie o muchomorze, opowiadałam o związkach, jakie tam są w nim zawarte, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to sobie też zerknijcie do poprzedniego filmu. Nie będę już tutaj szczegółowo tego omawiać, ale właśnie dotyczyło to wpływu, ewentualnego wpływu muscymolu na leczenie wszelkiego rodzaju uzależnień, głównie ze wskazaniem na chorobę alkoholową, leczenie z alkoholizmu. I teraz ja postaram się Wam wytłumaczyć, jak to miałoby wyglądać, czy jak to wygląda, czy z punktu widzenia naukowego, jak się na to nauka zapatruje. Oczywiście chciałam powiedzieć, że to nie jest żadnego rodzaju porada i ja nikogo do niczego nie namawiam, po prostu dzielę się z Wami wiedzą, również taką stricte naukową, zaczerpniętą z materiałów i badań naukowych, które ten temat poruszają. I chcę, żebyście mieli taką ogólną też na ten temat wiedzę i sobie jakieś stanowisko w tej sprawie też wyrobili. A oczywiście potem wszelkie działania, które podejmujecie, no musicie konsultować przecież ze specjalistami, z lekarzami i no i z głową własną przede wszystkim, nie? No właśnie, to jedziemy dalej. Moi drodzy, w naszym organizmie, w związku z naszą gospodarką hormonalną, organizm wyprodukowuje całe mnóstwo hormonów i między innymi są to hormony związane z naszym mózgiem, czyli tak zwane neurohormony czy neuroprzekaźniki. Wiemy, że do nich należą serotonina, czyli ten hormon szczęścia, taki dający nam radość, satysfakcję, dopamina, czyli hormon, który aktywizuje nas do działania, daje nam power taki do życia, do brnięcia przez trudności losu. Jest melanina, która jest związana z naszym snem, między innymi. Ja kiedyś zrobię może o samych neuroprzekaźnikach film, bo to są bardzo ciekawe tematy. Ale jest też taki neuroprzekaźnik, który nazywa się GABA. I ten neuroprzekaźnik jest takim swego rodzaju antagonistą właśnie do dopaminy i serotoniny, dlatego że on działa tak jak one tam są takie do przodu, tak GABA działa wyciszająco, uspokajająco, tak bardzo
chilloutowo, można by było powiedzieć. I jaki to ma związek z alkoholem i z muscymolem? Słuchajcie, my produkujemy hormony w naszym organizmie. W naszym organizmie są też receptory, specjalne takie komórki, receptory, z którymi się ten neuroprzekaźnik czy inne hormony wiążą. Jest tak, że jakiś hormon może się wiązać z receptorami, które są w różnych miejscach w naszym ciele, ale generalnie to jest tak dopasowane jak klucz i zamek, że dany receptor reaguje na dany hormon. I wtedy inicjuje się określona reakcja, w przypadku GABY właśnie to uspokojenie, wyciszenie. Ale traf chciał, że z tymi receptorami GABA współgra czy wchodzi w interakcję również cząsteczka alkoholu. I dlatego my, po prostu ona się przyłącza do receptora i receptor zaczyna działać. I dlatego po alkoholu czujemy się właśnie tacy wyluzowani, jest nam wszystko jedno, jesteśmy szczęśliwi, problemy znikają, przychodzi uspokojenie, relaks, no przynajmniej w tej pierwszej takiej fazie. Właśnie dlatego. I coraz częściej potem sięgamy po alkohol, bo wydaje nam się, że właśnie to jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Ale niebezpieczeństwo polega na tym, że jeżeli my sięgamy po alkohol, który przyłącza nam się do tych receptorów GABA, to ponieważ cząsteczka alkoholu jest większa od cząsteczki produkowanego przez nasz organizm hormonu, czyli tego właśnie GABA, receptor się jakby rozszerza, rozpycha, tak? Powiększa. I finalnie prowadzi to do tego, że nasz własny hormon, nasza własna GABA, czy nasz własny GABA nie pasuje już do tego receptora, tak? My szukamy alkoholu i cząsteczki alkoholu, który się tam wbuduje, wymieści i ten receptor zadziała. Dlatego właśnie pojawia się, czy potem rozwija się problem alkoholowy. A jaką rolę pełni tutaj amanita i muscymol? No już mówię. Cząsteczka muscymolu jest cząsteczką mniejszą niż cząsteczka alkoholu. Jest cząsteczką mniejszą niż cząsteczka GABA, naszego własnego. Ale jest taką sprytną cząstką, która ma dużą zdolność polaryzacji i potrafi się tam wkomponować właśnie w ten nasz receptor, mimo że on jest powiększony, ale się tam super potrafi wkomponować i zastępuje nam alkohol. Ale teraz tak, wy powiecie, no dobra, ale żeby nie było tak, że my z jednego uzależnienia, czyli z alkoholu, wpadamy w inne uzależnienie, czyli muchomora. I że będziemy cały czas muchomora zażywali, bo on nam też będzie dawał to zadowolenie. Otóż sprawa wygląda tak, że kolejną cudowną właściwością muscymolu jest to, że on po jakimś czasie, no umówmy się, nie jest to jeden dzień, trzy dni, jeden tydzień czy nawet miesiąc, tylko to jest parę miesięcy, a czasami nawet rok, dwa lata. To też zależy od tego, w jaki sposób są już, jak daleko postąpiła ta degeneracja receptorów, tak, no i od takich osobniczych właściwości, bym powiedziała, ale ma taką właściwość, że potrafi nie dosyć, że się tam zmieścić w ten receptor, to jeszcze przyciągnąć jego jakby ścianki, czy jego całego tak, że on się na powrót kurczy, na powrót się zmniejsza do tych rozmiarów, które były przedtem, zanim cząsteczka alkoholu go tak zdegenerowała. Tak? Czyli naprawia nasz receptor GABA. I kiedy on już go naprawi, to my nie potrzebujemy alkoholu, nie potrzebujemy już muscymolu, tylko możemy bazować na swoim własnym neuroprzekaźniku, który nasz organizm produkuje i być po prostu w tym względzie samowystarczalni i nasz organizm zaczyna funkcjonować prawidłowo. Ja wiem, że to może nie jest proste, ale cała biochemia nie jest taka prosta, jest skomplikowana, ale starałam się Wam
jak najdokładniej, czy jak najbardziej precyzyjnie i zarazem jak najprościej to wytłumaczyć. A paradoksalnie, moi kochani, to największym narkotykiem i największym złem jest właśnie alkohol, który jest pod ręką wszędzie. Możemy go kupić wszędzie i on nie ma nawet potencjalnego działania naprawczego i jakiegoś korzystnie wpływającego na nasz organizm. Bo muscymol, tak, nawet kwas ibotenowy, który ma działanie takie neuroprotekcyjne i przeciwzapalne. Mówi się o psylocybinie, która działa świetnie na, czy może być wielką nadzieją w chorobach, na przykład wszelkich chorobach psychicznych, a alkohol nie. On tylko niszczy i tylko degraduje, a nikt nie ma nic przeciwko temu alkoholowi. Wręcz przeciwnie, super się zawsze cieszymy i niektórzy chętnie po niego sięgają. Oczywiście nie mówimy tutaj o nalewkach, tak, ziołowych. Znowu, żeby nie było, że przed chwilą pani powiedziała, że alkohol super, bo ja nie mówiłam o samym alkoholu, tylko ja mówiłam o alkoholu jako ekstrahencie, do którego dostaje się, czy dostają się związki czynne z roślin. I jakkolwiek ten alkohol gdzieś tam o 0,36, czy nie wiem, jak ktoś mi przytoczył jakieś dane, zwiększa ryzyko chorób w organizmie różnych, tak te związki czynne, które się w nim potem rozpuszczają, zmniejszają to ryzyko o 30-40%. No więc tu nawet nikt nie musi być orłem z matematyki, żeby sobie potrafić to wyobrazić, co jest na rzeczy. Natomiast właśnie chodzi tutaj o związki czynne rozpuszczalne w alkoholu, nie o sam alkohol i przede wszystkim o dawkowanie, to dawka czy nie truciznę. Pamiętajcie to, co mówił Paracelsus. Nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną. To dawka czy nie truciznę. Nikt nie każe nikomu pić szklankami, kieliszkami, butelkami, tylko jeżeli mamy nalewkę, to pijemy ją 5 ml dziennie, a w tych bardzo takich silnych, jak na przykład tej z konwali, gdzie jest trofantyna, 5 kropelek, 10, 15 kropelek, tak? No, to tak, żebyście też o tym pamiętali. O, doszliśmy do naszego głogu. O, patrzcie, mamy nasz głóg. Teraz zabierzemy się za jego zbieranie. No oczywiście, że to nie jest taki jakiś nie wiadomo jaki gęsty i obfity, no ale jest w środku lasu i my stąd zbieramy nasze zioła. Więc teraz sobie nazbieramy, a potem jeszcze przyjdę się do Was pożegnać. No to mam nadzieję, moi drodzy, że ten film Wam się podobał, że będziecie sami dociekać, sami szukać i sami sprawdzać, dlatego że tak jak ja dzisiaj zrobiłam w kontekście różnych komentarzy, które czytam, ja generalnie mam taką zasadę w życiu, że nic nie krytykuję, nic nie komentuję i nie wchodzę w żadne polemiki, jeżeli nie mam chociaż cienia pojęcia czy bladego pojęcia o czym jest mowa. Tak? Więc zachęcam, żeby po prostu nie tak jak ten nasz sport narodowy, że Polak wie wszystko, i w każdą dyskusję, w każdej dyskusji zabierze głos, nawet nie mając tego bladego pojęcia, tylko poczytajcie trochę. Poczytajcie, wyróbcie sobie zdanie, sięgnijcie do jakichś dokumentów, do badań, do książek, do materiałów innych. A akurat w przypadku takich substancji to pojawia się zawsze ten koronny argument, a te badania są finansowane. No akurat jeśli chodzi, czekajcie, umknę temu słońcu, jeśli chodzi akurat o takie związki zawarte między innymi w roślinach czy w grzybach, no to raczej by było tak, że wiadomo kto jest zainteresowany finansowaniem, ale badań, które by wykazały, że to w ogóle nie działa. A jeżeli są badania, które wykazują, że działa, to na pewno nie są badania sztucznie finansowane w jakimś celu przez kogokolwiek. O tym pamiętajcie. A ja Wam życzę dużo zdrowia. Dolarka jeszcze nie widzieliście? Czekajcie, zobaczycie jeszcze na koniec dolarka. Dolciu! Słuchajcie, on już się tak rozbestwił, zobaczcie jak tu u nas pięknie jest, tak się rozbestwił, że on już nie umie naprawdę być zdyscyplinowany. Dolar, proszę Cię, chodź tutaj do mnie. Już.
No, jeszcze matki się od czasu do czasu posłucha. Ale byliśmy ostatnio w Poznaniu na dworcu głównym, bo odprowadzaliśmy kogoś na pociąg. Chodź, chodź! Dalej, przywitasz się i pożegnasz. I on był właśnie na krótkiej smyczy i tyle było ludzi. I on był taki nieszczęśliwy, mimo że każdy się uśmiechał na jego widok. No bo jak można się nie uśmiechnąć na widok tej radosnej gębusi. A tutaj chodzi tak. Mieliśmy ostatnio przygodę, że zaczepił nas jakiś taki niesympatyczny pan. Nie wiem, czy to był pan leśnik, czy pan jakikolwiek inny, że pies powinien w kagańcu i na smyczy chodzić. A ja spytałam, a z jakiej to przyczyny? No, on powiedział, że straszy zwierzęta. A ja mówię, aha, a w takim razie te piły nawalające, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko na filmie innego słowa, od samego świtu do samej nocy wycinające drzewa, wywożące te drzewa z lasu, to one nie straszą zwierząt. Tylko jeden mały labrador, który się wszystkiego boi i jak zobaczył kiedyś zająca, to po prostu tak uciekał do mnie, że aż się kurzyło. Także no widzicie jak to jest. Ale naprawdę, jeszcze wam pokażę kiedyś, bo w takim lesie obok nas jest znak po prawej stronie ostoja zwierząt, nie wolno wchodzić. I ja nawet bym to uszanowała, no bo jeżeli jest ostoja, to faktycznie. Ale tuż centralnie, po drugiej stronie leśnej ścieżki, wielka na 10 metrów kupa wyciętych piłą drzew. No to powiedzcie mi, czy te drzewa tam przyfrunęły do tej ostoi zwierząt, czy co one tam robiły. No bo po takiej ilości wyciętych drzew, to już tam w tej ostoi nie ma żadnego zwierzęcia, to ja wam to gwarantuję. Rozgadałam się dzisiaj, znowu będą tacy, którzy narzekają, że za długo, ale ja już mam naprawdę, jest mi wszystko jedno. Jak komuś za długo, to niech nie zagląda, albo niech wcześniej wyjdzie, albo niech w ogóle mnie zablokuje. Ja już się za wami stęskniłam, za tymi długimi filmami. Jak komuś potrzebne są krótkie filmy, to zapraszam na Instagram. Tam kręciłam takie krótkie, maksymalnie 90-sekundowe rolki, bo na Instagramie, właśnie Instagram jest dla tych, którzy bez przerwy się spieszą i na nic nie mają czasu. I tam kręciłam takie krótkie rolki. Tam jest ich pełno, można sobie poprzeglądać. A jeżeli ktoś chce mi tutaj towarzyszyć, no to musi się liczyć z tym. O, tu was zabiorę następnym razem. Taka niby sobie, taka sobie droga, nie? Zobaczcie, taka zarośnięta, mówię, ona do niczego nie prowadzi. Nigdy tędy nie chodziliśmy, zawsze szliśmy tam. Ale wybrałam się tutaj któregoś dnia i tam wchodzi się do tak pięknego lasu, jak z bajki, słuchajcie. Droga jak z bajki. Przyjdziemy tutaj następnym razem. A tymczasem my się z wami żegnamy. Trzymajcie się zdrowo. Dolarek też was pozdrawia. Szczęśliwy mój piesek. No, najważniejsze, że mój piesek jest szczęśliwy. Prawda, Dolciu? Doluś? Doluś? Aha, łaskę zrobił, się odwrócił. No dobra, to pa kochani. Trzymajcie się zdrowo, pa pa.